Po turecku www.poturecku.pl. Ćwiczenie. Jak dobrze znasz turecki alfabet? To wideo powstało w ramach wpisu Jak się nauczyć tureckiego alfabetu, które od dzisiaj możecie znaleźć na blogu www.poturecku.pl. Znajdziesz tam konkretnych 7 rad, jak nauczyć się tureckiego alfabetu. Po konkretne rady zajrzyj na blog, natomiast w tym wideo możesz się sprawdzić, jak już znasz turecki alfabet. Zrobimy sobie razem małe ćwiczenie. Koniecznie weź coś do pisania, jakąś kartkę i długopis. Możesz też oczywiście zapisywać w notatniku albo w jakimś dokumencie tekstowym na komputerze, jeżeli tak Ci wygodniej. Nasze ćwiczenie, mała gra, będzie podzielona na 3 rundy. W każdej z nich wysłuchasz 5 słów lub tureckich zwrotów. W pierwszej, najłatwiejszej rundzie w każdym słów będzie brakowało jednej litery. W kolejnej, drugiej rundzie 2, a w trzeciej 3. Za każdą poprawną literę naliczaj sobie 1 punkt. Zasady są chyba proste i zrozumiałe, więc zaczynamy. Runda pierwsza. Wysłuchasz 5 słów po kolei, każdego ze słów dwukrotnie. W każdym będzie brakowało jednej litery. Zapisz ją na kartce. Następnie na ekranie pojawi się słowo całe i będziesz mógł skontrolować, czy poprawnie wysłuchałeś i zrozumiałeś głoskę. Czas start. Yüz. 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 Anlamadım. 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 Televizyon. 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 Göz. 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 İtalyan. 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 Koniec rundy pierwszej. Ile z możliwych 5 punktów zdobyłeś? Czas na rundę drugą. Zasady takie same. Tutaj w każdym zwrocie lub wyrażeniu lub wyrazie będzie brakowało 2 liter i za każdą dostaniesz 1 punkt. Czyli liczba możliwych punktów do zdobycia w tej rundzie to 10. Czas start. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Güle güle. Güle güle. Güle güle. Türkçe zor mu? Türkçe zor mu? Türkçe zor mu? Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne demek?
Ben üzgün değilim. Ben üzgün değilim. Ben üzgün değilim. Jaki rezultat po drugiej rundzie? Ile na możliwych 15 punktów zdobyłeś? Czas na trzecią, ostatnią, finałową rundę. Tutaj w każdym wyrażeniu będzie brakowało 3 liter, czyli liczba możliwych punktów do zdobycia to aż 15. Czas start. Lehçe konuşabilir misiniz? Lehçe konuşabilir misiniz? Lehçe konuşabilir misiniz? Onlar yakışıklı değiller. Onlar yakışıklı değiller. Onlar yakışıklı değiller. Türk bayrağı mavi mi? Türk bayrağı mavi mi? Türk bayrağı mavi mi? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Hayır, hasta değilim. Ben sağlıklıyım. Hayır, hasta değilim. Ben sağlıklıyım. Hayır, hasta değilim. Ben sağlıklıyım. To już koniec. Podlicz koniecznie swój całkowity wynik z 3 rund. Przypominam, w pierwszej możliwych było do zdobycia 5 punktów, w drugiej rundzie 10, tak, 10, a w trzeciej 15, czyli łącznie 30. Koniecznie daj znać w komentarzu, jaki wynik osiągnąłeś, osiągnęłaś. Jeśli nie najlepszy, to głowa do góry, nie martw się, praktyka czyni mistrza i koniecznie zajrzyj po kilka dobrych rad do najnowszego wpisu na blogu www.poturecku.pl pod tytułem Jak się nauczyć tureckiego alfabetu. To już tyle na dzisiaj, dziękuję za Twoją obecność i nie zapomnij podać nam w komentarzu Twojego wyniku. Nie ma się czego wstydzić, pamiętaj. Do zobaczenia.